Wiele osób odradzało mi to nagranie. Mówiło, daj sobie spokój, Krzysztof. Szkoda w ogóle zajmować się tym politycznym. I tu padały różnego rodzaju epitety. Nie powtórzę ich, ponieważ uważam, że i tak w ostatnim czasie jest ich zbyt dużo w przestrzeni publicznej. Powiedziałem jednak nie. Może to rzadkie w polityce, ale ważniejsza dla mnie osobiście jest przyzwoitość. Trzeba mieć zasady i się nimi kierować. Dlatego chciałbym przeprosić za Jarosława Sachajkę. Przeprosić za to, że w wyniku koalicji z Kukiz15 w 2019 roku z list Koalicji Polskiej ten człowiek uzyskał mandat poselski. To nie powinno było się zdarzyć. Decyzja o koalicji z Kukiz15 w tamtym czasie była dla nas niezwykle trudnym wyborem. Nie chcieliśmy jednak popełnić błędu lewicy z 2015 roku, kiedy w sytuacji, w której nie przekroczyła ona progu wyborczego, PiS dzięki temu uzyskał samodzielną władzę. Gdybyśmy wtedy jako PSL w 2019 roku nie podjęli, tak jak mówiłem, dla nas tej niezwykle trudnej decyzji o koalicji z Kukiz15, to PiS nie miałby 235 mandatów, a miałby ich aż 254. Z 30 mandatów, które w 2019 roku zdobyła Koalicja Polska, aż 19 przypadłoby PiS-owi. Mogę na to pokazać stosowne wyliczenia. A wtedy Kaczyński miałby samodzielną większość, stabilną, mógłby robić co chce całą kadencję. A tak, na naszych oczach dzisiaj obóz nacjonalistów spod sztandaru PiS-u sypie się i to jest między innymi efekt naszej decyzji o koalicji z Kukiz15 w 2019 roku. Kilka słów do pana posła Jarosława Sachajki. Słyszałem, że pan poseł powiedział, komentując ostatnie wydarzenia w Sejmie, że przecież nic się nie stało, nikt nie umarł. Myli się pan, panie pośle. Umiera demokracja. A za to, co pan zrobił w ostatnich dniach w Sejmie, będzie pan musiał nosić do końca życia maseczkę, bo trudno będzie pokazać twarz.